Cześć, witam się z Wami w nowym filmie na moim kanale. Pewnie już widzicie po tytule, że jest to wrap-up listopadowy, bo w listopadzie było tak, że przeczytałam całkiem sporo książek. Pozwólcie, że sobie zajrzę do swojego magicznego kajecika, jak zawsze, żeby podać Wam dokładną liczbę tych przeczytanych przeze mnie książek, także uno momento. Według mojego kajecika przeczytałam 14 książek, więc uważam, że jest naprawdę bardzo dobra liczba. Biorąc pod uwagę to, że listopad to był taki miesiąc, którego w sumie za bardzo nie pamiętam, bo on minął mi tak szybko i tyle się działo, że nie nadążałam w sumie ze wszystkim, więc naprawdę bardzo się cieszę, że aż tyle mi tych książek wyszło. Fakt faktem, niektóre z tych książek były dość cieniutkie i takie, że mogłam je przeczytać w dosłownie godzinę, dwie, może nawet i krócej, nawet kilka minut, więc ten wynik może dla niektórych być troszeczkę przekłamany, ale no cóż zrobić. Na pewno wpadły mi dwie książki z literatury takiej dziecięcej, to były takie cieniutkie książki, które przeczytałam dosłownie kilka minut, ale bardzo chciałam je poznać i uważam, że są bardzo, bardzo urocze i bardzo wartościowe dla najmłodszych, więc no. Ale tutaj zaraz Wam podam te tytuły, nie będę się o nich rozgadywać w tym momencie, także może bez zbędnego przedłużania po prostu już przejdźmy do tych książek i zaczynę sobie właśnie od książek, będę tutaj sobie zaglądać, także pardon. Tutaj przejdę najpierw do książki pierwszej, której nie mam fizycznie, a jest to Jądro Ciemności. I jest to książka, którą skończyłam w listopadzie, jest to książka, jedna z książek takich lekturowych, o których wspominałam w filmie z TBR-em, jeśli chodzi o książki lekturowe, które chciałabym przeczytać. Jest to książka, którą właśnie skończyłam w listopadzie. Uważam, że jest naprawdę bardzo dobra książka. Żałuję, że czytałam ją tak długo z różnych względów. Myślę, że gdybym czytała ją tak jednym ciągiem, być może wyciągnęłabym z niej więcej, być może nie miałabym wrażenia, że ta książka jest taka trochę nie rozlazła, to jest bardzo złe słowo, w sensie nie miałabym takiego wrażenia, że tę książkę czytało mi się tak długo, bo ona jest w sumie dosyć cienka, w sensie dosyć mała objętościowo, więc no teoretycznie powinnam ją przeczytać w dość krótkim czasie, no ale dobra, nieważne. W każdym razie uważam, że jest naprawdę bardzo dobra książka, którą warto znać. Ja na pewno chciałabym się zaopatrzyć w swój własny egzemplarz, bo ten miałam z biblioteki, i na pewno chciałabym sobie go przeczytać jeszcze raz i pozaznaczać różne fragmenty, które uważam, że są piekielnie ważne. Także to jest ta pierwsza książka w listopadzie, jaką przeczytałam. Następnie mamy Miraculous, tom pierwszy, i jest to manga. Słuchajcie, jedna manga w listopadzie mi wleciała. I jest to właśnie ta manga. I jest to Miraculum, Biedronka i Czarny Kot. Wszyscy wiemy, o co chodzi. W każdym razie ja chciałam przeczytać tę mangę już od dłuższego czasu. Bardzo się cieszyłam, że ona już jest w naszej bibliotece i będę mogła ją przeczytać. Przeczytałam i powiem Wam szczerze, że się trochę zawiodłam, bo mając w pamięci to, jak wygląda serial i to, jaki ten serial jest w sumie całkiem okej. Wiadomo, że nie do wszystkich trafi, ale jakby doceniam go za sam fakt istnienia i że jest on całkiem uroczy i ciekawy. Tak, manga okazała się dosyć rozczarowująca, dosyć nudna. Jakby przepraszam, ale no niestety tak wyszło. W każdym razie zakończenie było całkiem okej, więc na pewno będę chciała sobie przeczytać tom drugi, jak już będzie u nas na półce, więc zobaczę wtedy. Być może ten tom drugi sprawi, że jednak stwierdzę, że okej, ta książka jest świetna, ta manga jest świetna i naprawdę jest warta przeczytania, ale jak na razie to po prostu nie było w sumie to. Także tak. Następnie mamy, słuchajcie, właśnie te dwie książki dziecięce, o których Wam mówiłam na początku, i pierwsza z nich to jest Wrrr z wykrzyknikiem. Tutaj Wam wkleję gdzieś okładkę. I jest to pierwsza książka, jaką przeczytałam w ekspresowym tempie i powiem Wam szczerze, że ta książka jest bardzo ciekawa. Przede wszystkim opowiada młodszym czytelnikom, tym najmłodszym, o tym, czym są w sumie emocje, czym jest złość i jak można sobie z nią radzić. To jest naprawdę bardzo dobra książka, którą polecam. I następną jest Tak bardzo czekam, żeby cię przytulić. No i tutaj mamy w sumie, z tego co pamiętam, to są te dwie książki, są tego samego autora, tej samej autorki. I ta druga właśnie, Tak bardzo czekam, żeby znów cię przytulić, to jest książka, która właśnie opowiada o tym,
o tęsknocie, o cierpliwości, o tym, jak musimy właśnie czekać na kogoś, że ale już gdy ta osoba nasza, na którą czekamy, się pojawi, to po prostu już jest, wiecie, taka euforia i radość. I to jest, ta książka jest po prostu cudowna i absolutnie ją polecam wszystkim rodzicom, osobom też, które po prostu jakby mają kontakt z najmłodszymi, bo uważam, że są to naprawdę bardzo wartościowe książki z przepięknymi ilustracjami, które jak gdybym ja mogła, to ja bym sobie je tutaj powiesiła na ścianie, bo są absolutnie piękne, więc naprawdę ta książka cieszy oko, daje bardzo cenne informacje i wartości, także uważam, że warto się z nimi zapoznać. Jeśli chodzi o takie książki, których nie mam fizycznie, to by było na tyle. Teraz już możemy przejść do książek, jakie mam tutaj obok siebie. Akurat leżało obok mnie, słuchajcie, w listopadzie przeczytałam w sumie jeden thriller, a druga to książka bardziej kryminalna i są to dwa opowiadania i zacznę sobie od tych opowiadań właśnie. Kamila Läckberg, idziesz do więzienia i kobiety bez litości. Jak wiecie lub nie wiecie, ja bardzo lubię twórczość Kamili Läckberg i z nieskrywaną radością sięgnęłam po ten tytuł, bo stwierdziłam, że mam ochotę właśnie na coś takiego kryminalnego, a już tym bardziej jak od jednej z moich ulubionych autorek, no to już w ogóle zacierałam ręce z radości i przeczytałam te dwa opowiadania i choć ja ogólnie nie przepadam za bardzo za krótszymi formami, tak tutaj naprawdę one mi przypadły do gustu. Bardziej spodobało mi się opowiadanie Idziesz do więzienia, które uważam, że gdyby je rozbudować i gdyby je poszerzyć o być może kilka jeszcze wątków, to wyszłaby z tego rewelacyjna powieść, rewelacyjny thriller, bo naprawdę to opowiadanie było świetne. Z kolei Kobiety bez litości to było opowiadanie ciekawe, ale tam było... Miałam trochę problem z tą książką w tym względzie, że tam było dość dużo bohaterek i choć rozumiem, dlaczego tak było, jakby ostatecznie doceniam fakt, że autorka właśnie tak to wszystko przedstawiła, to momentami ja się gubiłam i miałam takie okej, dobra, już w sumie nie za bardzo ogarniam, która kobieta to jest która i do którego męża tam, czy tam do którego partnera już jest przypisana i jaki ma plan i jaki ma cel. No to drugie opowiadanie było takie, wiecie, takie ujdzie po prostu, więc ta książka nie jest może jakąś super literaturą, może super powieścią, nie powieścią, tylko pozycją, po którą każdy powinien sięgnąć, aczkolwiek jeżeli lubicie twórczość Kamili Läckberg, jeżeli lubicie kryminały, thrillery i jeżeli lubicie opowiadania, to ta książka może Wam się naprawdę spodobać. I taka ciekawostka, ja mam też drugie opowiadania tej autorki na półce i też będę się za nie zabierać. Mam nadzieję, że one już bardziej mi się spodobają. Następnie mamy thriller Błyski w mroku i jest to książka, którą ja pamiętam, że przeczytałam całkiem szybko i naprawdę mnie wciągnęła, ale szczerze mówiąc, teraz mamy styczeń, jak nagrywam ten film, tak? Nagrywam z opóźnieniem, nieważne, nie komentujmy tego. I powiem Wam szczerze, że ja już nic z tej książki nie pamiętam. I to nie ze względu na to, że ja czytałam tę książkę gdzieś tam na szybko, bo żeby się streścić czy coś, tylko po prostu ta książka nie pozostawiła we mnie żadnych takich większych wspomnień, chociaż oceniłam ją na naprawdę całkiem spoko ocenę. Ale tak teraz z upływem czasu stwierdzam, że to był thriller, który nie jest zbyt dobry. W sensie jest dobry, ale nie pozostaje w pamięci na dłużej, nad czym ubolewam. No, teraz jak czytam opis, no to gdzieś tam jakby wiem, o co mniej więcej chodzi, ale z drugiej strony mam takie, no okej. Pamiętam, że ta książka mi się kojarzyła z Lipcowymi dziewczynami Phoebe Locke i też jakby, no wiecie. W każdym razie, nie będę tutaj mówić kto kogo spagetował, bo jakby to nie o to tu chodzi. W każdym razie ta książka była okej, ale bez szału, po prostu. Także jeżeli lubicie thrillery, to polecam, ale jeżeli szukacie czegoś naprawdę takiego z tupnięciem, co pozostanie w Was na dłużej, no to chyba raczej nie jest to ten tytuł. Skoro już o thrillerach zaczęłam mówić, to przejdę do thrillera młodzieżowego i mamy tutaj Niewidzialną dziewczynę Blue Jeansa. Książkę autora, którego bardzo lubiłam w gimnazjum i z nieukrywaną po prostu niecierpliwością
tutaj się chciałam zabrać za ten tytuł, w końcu mi się to udało i uważam, wciąż uważam, że jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry thriller młodzieżowy, który wciąga, którego akcja jest naprawdę przemyślana i nie jest to taki thriller, który właśnie przeczytacie i o którym zaraz zapomnicie, bo ja dalej mam w pamięci tę książkę i co ciekawe, mam już drugi tom na półce, też się za niego niedługo zabieram i absolutnie się nie mogę doczekać. Mamy piekielnie inteligentną główną bohaterkę, która po prostu swoimi metodami dochodzenia do różnych rzeczy może zawstydzić niejednego, wiecie, bardziej doświadczonego policjanta czy detektywa. Naprawdę świetna książka, po prostu, więc ogromnie Wam ją polecam. W listopadzie przeczytałam też chyba jedną z najbardziej kontrowersyjnych książek tamtego czasu, czyli książkę Julii Żukę i Przemka Korso, Tak miało być. Książka, która jest docelowo powieścią młodzieżową, która jest docelowo też dla młodszej młodzieży, przynajmniej ja tak to widzę, bo patrząc na to, w jaki sposób ta książka została napisana, jakie tematy porusza i patrząc też na to, jakich odbiorców ma Julka, no to do takich wniosków właśnie doszłam. Ja przeczytałam tę książkę, to nie jest idealna książka, to nie jest książka, która jest jakby, wiecie, guru literatury, która daje jakieś niesamowite wartości, bo nie jest. To jest po prostu taka książka, którą można przeczytać w ramach rozrywki i o niej zaraz zapomnieć. Jest to książka... jest to książka, tak mogę Wam to powiedzieć. Jest to książka, która nie pozostawiła we mnie jakichś głębszych przemyśleń. Teraz, jak tyle czasu minęło od jej skończenia, to też nie mam w niej, jakby jej za bardzo w swojej pamięci. Więc no, nie jest to jakaś super książka, ale swoje zdanie i swoją ocenę tej książki uargumentowałam tym, że właśnie jakby odbiorcami Julki są dzieci, młodzież, taka młodsza, w wieku, wiecie, tam nie wiem, 12-11 plus powiedzmy, no i właśnie do takich osób jest ta książka, bo ta książka jest właśnie tak napisana i owszem, może ona się wydawać infantylna, może ona się wydawać totalnie głupiutką, naiwną powieścią, której nie warto promować, ale ja wychodzę z tego założenia, że jeżeli takie osoby sięgną po tę powieść, to być może będą chciały przeczytać też inne książki, zainteresują się literaturą dalej, pójdą w to dalej, będą sięgać po coraz to nowych autorów, coraz to nowe książki i będą kształtować swój gust czytelniczy. Czy nie o to w tym chodzi, moi drodzy? Czy nie o to w tym chodzi? Myślę, że tak. Więc sami zresztą kiedyś zaczynaliśmy od tego typu książek, no umówmy się. No nikt nie zaczął, jakby nikt mi nie mówi, że ktoś zaczął czytać książki od razu od jakichś super zaawansowanych powieści, bo no nie. No sorry, ale nie, więc... taka książka akurat na pierwsze spotkanie z literaturą ze słowem pisanym myślę, że jest jak najbardziej okej, ale ostatecznie nie jest to jakaś super powieść, po prostu. Przechodząc do książek teraz fantastycznych, mamy jedną, Koronę Popiołów Mary Wolf, czyli tą trzeci Kronik Atlantydy. Książkę, którą przeczytałam, którą skończyłam i której się nie mogłam doczekać, a która mnie tak rozczarowała znowu, że nawet sobie nie wyobrażać, jak mi jest przykro. Ogólnie ja twórczość Mary Wolf bardzo sobie cenię, bardzo lubię. Nie czytałam jeszcze wszystkich jej książek, mam zamiar to nadrobić, ale te książki, które czytam, uważam, że są naprawdę bardzo dobre. Tom drugi, Kronik Atlantydy, był rewelacyjny. Tom pierwszy był jeszcze lepszy. W ogóle tom pierwszy, z tego co pamiętam, uważałam, że jest najlepszy z całej serii, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie ogólnie Kroniki Atlantydy są super. To jest super trylogia, warto ją przeczytać. Ale ten tom trzeci strasznie mi się dłużył i pierwsza połowa tej książki była okrutnie nudna według mnie i no sorry, no po prostu tak to wyszło. Druga część znacznie mi to gdzieś tam zrekompensowała i dała mi tą rozrywkę, której tak oczekiwałam po tej powieści. Końcówka była naprawdę bardzo ciekawa i no ostatecznie oceniam ten cykl na naprawdę bardzo dobrą ocenę. Ale jednak no nie tego się spodziewałam po części trzeciej, która miała być takim mocnym zakończeniem, miała być takim pierdzielnięciem, że tak powiem, na sam koniec, żeby, wiecie, to czytelnika gdzieś tam tak walnąć w łeb i powiedzieć, zobacz, jaka to jest super trylogia, zobacz, jakie to są super książki. No nie, to tutaj tego nie było, niestety, więc ubolewam nad tym, ale mimo wszystko uważam, że warto poznać te książki. Teraz skręcimy trochę w literaturę faktu. W listopadzie mi jedna książka wpadła tego typu, a jest to W cieniu Grand Sasso Piotra Kępińskiego i są to historie z Abruzji i powiem Wam szczerze, że jest to książka, do której ja podchodziłam trochę z dystansem, bo miałam takie, okej, to jest moja w ogóle pierwsza
taka przygoda z tą serią wydawnictwa czarnego, seria Sulina, jeśli dobrze pamiętam, to się tak nazywało, zaraz wam powiem. Tak, to jest ta seria Sulina i tam są takie reportaże właśnie podróżnicze, z tego co pamiętam, takie wiecie, bardziej opowieści właśnie z różnych zakątków świata i to jest ogólnie bardzo ciekawe, niektóre książki są naprawdę bardzo przyciągające moją uwagę i myślę, że to nie będzie ostatnia książka z tej serii na mojej półce i taką, którą przeczytam. W każdym razie, bo już się rozgaduję za bardzo, przeczytałam tę książkę i powiem wam szczerze, że ta książka mnie osobiście trochę zadziwiła, a trochę zszokowała, znaczy w sumie to samo, po prostu bardzo mi przypadła do gustu i w ogóle bardzo mi przypadło do gustu styl pisania autora, bo to w jaki sposób on przedstawiał te wszystkie opowieści, te właśnie rzeczy, które opisywał właśnie o Abruzji i o tym rejonie, no po prostu coś rewelacyjnego, i a o jedzeniu tamtejszym, on tak pisał, że słuchajcie, ja podczas czytania tej książki byłam nagminnie głodna i miałam okropną ochotę na to, żeby zjeść właśnie to, co on tutaj opisywał. Zresztą zaznaczyłam też sobie sporo fragmentów, do których będę wracać w przyszłości. I jakby powiem wam szczerze, że Abruzja zdecydowanie jest takim miejscem, które chciałabym kiedyś odwiedzić po tej właśnie książce. Także ogromnie wam polecam ten tytuł i uważam, że naprawdę warto go przeczytać. Idąc teraz w stronę literatury pięknej, mamy tutaj Mówcie mi Cassandra Marciala Gali. Jest to książka, jak sami widzicie, którą przeczytałam z ciekawości, bo bardzo zaciekawił mnie opis, ponieważ mamy tutaj głównego bohatera, który uważa, że nie jest takim zwyczajnym chłopcem, o którym tutaj wiecie, znaczy o którym myślą inni, że jest takim zwyczajnym chłopcem. I on z uparcie twierdzi, że jest wcieleniem księżniczki trojańskiej Kasandry i że ma dar przewidywania przyszłości. No powiem wam szczerze, że ten opis mnie tak zaciekawił, że stwierdziłam, okej, jakby biorę tę książkę, chcę ją przeczytać bardzo, bardzo. Przeczytałam i powiem wam szczerze, że faktycznie ta książka jest naprawdę bardzo ciekawa. W pewien sposób łamie też serce, w pewien sposób porusza, wzrusza, chwyta za serce i ostatecznie stwierdzam, że jest to naprawdę bardzo dobra powieść, bardzo dobra literatura piękna, którą warto sobie przeczytać. No i też dodajmy do tego fakt, że całkiem szybko się ją czyta, więc jeżeli ktoś szuka takiej książki, to polecam wam ten tytuł. Ostatnie trzy książki i są to powieści obyczajowe. Dwie z nich to są książki już świąteczne, bo w listopadzie jakoś tak wyszło, że już zaczęłam czytać książki świąteczne, słuchajcie. Na początek przeczytałam powieść Klaudii Bianek, czyli Pokochaj mnie jeszcze raz. Książka, która mnie osobiście bardzo przypadła do gustu, którą przeczytałam z nieskrywaną radością i nieskrywaną ciekawością. Zresztą ja ogólnie lubię pióro Klaudii Bianek, więc tutaj nie spodziewałam się rozczarowania. I ta książka jest świetna, ona mnie tak poruszyła, ona mnie jakoś tak ścisnęła za serce, że powiem wam szczerze, że do tego momentu, kiedy ja myślę o tej książce, ja czasami mam takie, tak trochę mnie ściska w serduchu i trochę mam taki wzrusz, więc naprawdę jest to świetna, świetna książka, którą uważam, że powinien poznać każdy miłośnik literatury obyczajowej, literatury takiej romantycznej, i który na przykład lubi wątek, gdzie mamy małżeństwo lub jakiś związek, który się rozpada, ale po licznych gdzieś tam perturbacjach życiowych tych dwojga gdzieś tam z powrotem wraca na swoje ścieżki, chcąc nie chcąc. Naprawdę jest to bardzo ciekawa książka, więc ogromnie wam ją polecam. A jeśli lubicie w ogóle pióro tej autorki, to już naprawdę. Następnie mamy te dwie książki świąteczne i ja wam je po prostu pokażę już teraz. Mamy A Merry Little Meet Cute, prawie jak w świątecznym filmie, Julie Murphy i Sierra Simone. I jest to książka, którą przeczytałam z ciekawości, okładkę ma w ogóle przepiękną i powiem wam szczerze, że ja się nie spodziewałam, że ta książka będzie aż tak pikantna, że to będzie w sumie taki bardziej świąteczny erotyk, aniżeli romans. Ale mimo wszystko uważam, że jest to naprawdę bardzo ciekawa książka, która, no co tu dużo określić, pobudza wyobraźnię i to bardzo mocno. Jakby jeżeli lubicie takie książki, to
polecam Wam ten tytuł. I drugą książką świąteczną jest to powieść Natalii Sońskiej, Świąteczna piosenka, i jest to w ogóle październikowa premiera wydawnictwa Czwarta Strona. Ja Natalię Sońską bardzo lubię, więc ja musiałam przeczytać tę książkę i ją przeczytałam, i ona... To jest jedna z lepszych powieści w ogóle listopada, jakie przeczytałam. I jeśli dobrze pamiętam, to jest też w sumie jedną z lepszych powieści tamtego roku. Także no to już coś znaczy. Ogromnie mi się podobała ta książka i... Też mnie wzruszyła, bardzo mnie wzruszyła, więc... Nie będę się o niej za dużo rozgadywać. Po prostu czytajcie Świąteczną piosenkę, bo jest to świetna, świetna powieść. Przypomniało mi się, że jeszcze mam jedną książkę z listopada, czyli w sumie przeczytałam 15 książek, nie 14, a mam Poszukiwacza zwłok Mieczysława Gorzkiego, Mieczysława Gorzki. I jest to kryminał, który przeczytała moja mama, powiedziała, że jest świetny, zresztą ona w ogóle lubi tego autora. Ja przeczytałam tę książkę i powiem Wam tak. Ten kryminał był poprawny, był okej, okay, był momentami bardzo wciągający, bohaterowie byli naprawdę ciekawi i faktycznie ta akcja gdzieś tam mnie wciągała na tyle, że ja chciałam czytać dalej tę książkę, ale w momentach, kiedy ja ją odkładałam, to nie miałam motywacji do tego, żeby sięgnąć po nią z powrotem, co jakby uważam, że nie jest zbyt dobre w przypadku kryminału, zwłaszcza czy thrillerów, no bo jednak musimy mieć taką ciekawość tego, co się wydarza, a tutaj to było takie raczej, że... Okej, wypadałoby czytać dalej tę książkę, wypadałoby ją skończyć, a to nie było takie na zasadzie u mnie, że okej, jestem strasznie ciekawa, co się tam jeszcze wydarzy, muszę ją przeczytać. No nie. Także pod tym względem odrobinę się rozczarowałam, jeśli chodzi o tę pozycję, nad czym ubolewam bardzo, no ale co zrobić, cóż zrobić. Będę sięgać po inne książki tego autora, być może one spodobają mi się bardziej, być może ta seria... O matko... Tam, gdzie jest ten Martwy Sad, to ten tanc i ta jeszcze jedna książka. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Zresztą ja mam tu wkleję okładkę, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Nie pamiętam, jak się nazywa tamta seria. W każdym razie mam nadzieję, że ona mi się spodoba bardziej. No, tutaj Poszukiwacz zwłok odrobinę mnie zawiódł. Nie uważam, że jest to zła książka, bo uważam, że jest naprawdę bardzo przemyślana i mimo wszystko ciekawa powieść, która widać, że została przemyślana, została dopracowana i myślę, że miłośnicy pióra tego autora na pewno się zachwycą. Ja jednak po tej książce tak niekoniecznie jestem zachwycona, ale nie mówię temu autorowi nie. Po prostu. Także tak to wygląda. Okej, teraz to już na pewno wszystko. Dajcie mi znać w komentarzu na dole, czy już czytaliście którąś z tych książek lub czy macie je w planach. Bo być może po tym filmie się zachęcicie i będziecie chcieli po nie sięgnąć, lub wręcz przeciwnie. Ja się już z Wami będę żegnać. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie się zdrowo i pijcie dużo wody, bo to jest ważne. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!